Czy może coś wam powiem? Miłość jest jak ogień, który pali i rozgrzewa. On ogarnia coraz to nowe przestrzenie naszego życia. To on sprawia, że ja wewnątrz siebie czuję chęć, by móc realizować więcej i więcej, by zbliżać się do Boga. Jezus pragnie rozpalić serca ludzi, by dostrzegały w nim dawcę miłości. Lecz te serca wpierw muszą przejść przez ogień oczyszczenia, który wytrawi wszelkie zło w naszym życiu. I stąd ten pośpiech, ta niecierpliwość ze strony Jezusa, żeby on już wreszcie zapłonął. Woda jest przeciwieństwem ognia, bo go gasi. Ale kiedy mówimy o chrzcie, to zanurzamy się w tej Bożej łaskawości i stajemy się czyści. Jednak życie sprawia, że znów stajemy się zepsuci. I kiedyś Pan wspomniał, że nowy chrzest w Duchu Świętym będzie właśnie z chrztem z ognia i wody. Bo prawdą jest, gdy do ognia włoży się metal i rozpali się do czerwoności, a później włoży się szybko do wody, ten się zahartuje i będzie mógł służyć do wyrobu ostrych narzędzi. Czyż nie tak z nami Pan postępuje, który na każdym kroku prowadzi nas, nadaje nam kształt, wykuwa, by w ten sposób nas uczynić wojownikami o wiarę w świecie? Wojownik więc musi stawać się twardy i odporny na drobne przeciwności. I kiedy będzie wiernie kroczył z orędziem Ewangelii, doświadczy rozłamu. Znajdą się przy nim ci, którzy chcą, tak samo jak on, wierzyć, a ci, którym jest to obojętne, odejdą albo staną naprzeciw, by walczyć. Przecież całkiem prawdopodobne jest, że dzieci wierzących rodziców będą ateistami, bo odrzucą wiarę. Może i być tak, że wierzące dzieci pociągną za sobą rodziców, którzy nigdy wiary im nie pokazali i dzięki temu zaczną zmieniać swoje życie. Po prostu Pan dziś pragnie, by nasza miłość była zwrócona ku Niemu, nawet jeśli to prowadzi do odrzucenia wszystkiego innego. Boskie serce płonie z miłości do nas i z tej miłości zostało przybite do krzyża. Chrystus, przychodząc na ziemię, przynosi nam ogień, który ma trzy podstawowe funkcje. Daje światło, byśmy widzieli wszystko dokładnie. Rzeczy materialne i sprawy duchowe. W tym świetle widzimy sens naszego życia i dzięki niemu możemy stawać w prawdzie o sobie. Drugim zadaniem ognia jest ciepło. Przy nim czujemy się dobrze. Ogarnia nas serdeczna miłość i miłosierdzie. No i trzecią funkcją jest oczyszczenie, kiedy w ogniu tracimy wszystko, co miłością nie jest. Papież Benedykt powiedział, że zgoda, czyli nasze tak dla naśladowania Chrystusa, zawiera odwagę poddania się spaleniu ogniem męki Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy mieli takie pragnienia, które sprawiają, że wokół nas zaczyna się coś dziać, bo ludzie, którzy z nami przebywają, doświadczają poruszenia. Do tego potrzeba odwagi. Ten, kto jest pełen lęku o siebie, kto jest bojaźliwy, ten, co staje się zgorzkniały. Potrafi tylko dokuczać i krytykować tych, którzy pracują. Pragnijmy więc wielkich rzeczy. Mierzmy wysoko. Pamiętajmy o słowach świętego Augustyna. Jeśli powiesz dość, jesteś zgubiony. Staraj się zawsze iść do przodu. Nie ustawaj. Nie trwaj w tym samym miejscu. Nie cofaj się. Nie zbaczaj z drogi. Trwa w tym samym miejscu, kto nie posuwa się do przodu. Cofa się, kto wraca myślą do punktu wyjścia. Zbacza z drogi, kto porzuca wiarę. Zastanów się nad sobą i nie zadowolaj się tym, kim jesteś, jeśli chcesz osiągnąć to, kim nie jesteś. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.